Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle, no i czas powrócić do rezydencji Von Evereców. Nie mógłbym dłużej już w tej niepewności was trzymać i siebie też. No koledzy, wystraszyliście mnie. W sumie to jedna to koleżanka jest. I gdzie jest to idealne miejsce na grób? Gdzieś tutaj gra mi pokazuje, więc pójdziemy skrótem. Ta ławeczka? Chyba nie. Nasza pani lubiła tu przesiadywać, ale to nie jest dobre miejsce. W 100% się zgadzam. Za blisko domu. Poszukam gdzie indziej. No właśnie, gdzieś tam przy tej sztaludze myślę, że to by mogło być dobre miejsce. Nie dość, że tak wzniesiona ku górze, daleko od domu. Albo tu pod kwiatami. Iris von Everetz lubiła kwiaty. Ale nie chciałaby ich zniszczyć. No cóż. W takim razie wykopię grób gdzie indziej. No tym bardziej, że tu już są dwa inne groby. Cały czas właśnie ciągnęło mnie w to miejsce. I zdziwię się, jeżeli to nie byłoby dobre. To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak, lubiła tu malować. Czy pani von Everetz miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek, nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Nie znałem utalentowaną malarką. Iris była żoną. No, to by było niezłe. Właśnie tak naszła mnie myśl, że można by było jakoś to powiązać z Olgierdem, więc spróbujmy w ten sposób. Nie znałem Iris von Everetz, ale widziałem na obrazach, że ona i Olgierd przedstawiani są jako kochająca się para. Kiedyś Iris musiała być szczęśliwa. Czasami los plącze nam ścieżki. A życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Okej. Szkicownik, obrazek z Olgierdem. Dwoje macie coś do dodania. Dobra, najpierw obrazek. Myślałem, że nie go sprzedam. Wiem, czy chcesz być pochowana z obrazem swojego męża. Ale skoro żyliście razem, może pragniesz mieć go przy sobie, także po śmierci. Okej, macie coś do dodania? Wy dwoje, macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. No teoretycznie mogłem pójść w stronę, że była malarką, położyć szkicownik, no ale jednak wierzę w ich miłość jakoś tak mocno. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... Mam iść za tobą? Dobrze. Co to za miejsce?
namalowany świat. Dzieło Iris von Everetz. No, trzeba przyznać, że robi wrażenie. A jak wy tutaj trafiliście? My istniejemy w obu światach równocześnie. Okej, to coś więcej? Dziwne miejsce. Wyśniła je Iris von Everetz. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. Okej, to mnie pocieszyliście. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everetz, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. No pięknie, czyli teraz zabawimy się w psychologa, ale trzeba przyznać, że efekt zacny. Podoba mi się ta kwestia. Coś tutaj lata. Może pszczół się bała? Okej. Chyba nie. Szukamy śladów. No dobra. Sporo tego, ale powinniśmy sobie w miarę poradzić. Same widma. Myślę, że nie będę się jakoś tutaj brał za ambitną walkę, tylko po prostu pociacham je tak mieczem. O. Jeden problem prawie, że z głową, bo jeszcze jakieś widmo tutaj krąży. Czyżby bała się pająków w takim razie? Okej, no niewiele się zdało to rzucanie znaków. Chociaż nie zżarły nam całego Quena jeszcze. To całkiem fajnie, słabe są te widma. A jeszcze to ten Quen się trzyma. Jeszcze się trzyma, chyba że raz rzucone w tym świecie nie znika. Chodź tu, pająko widmo. Zobaczymy, jak z Igni sobie poradzisz. Dobra, Igni nic im kompletnie nie zrobiło. Ale za to Quen się trzyma całkiem nieźle, całkiem długo. Szukaj wspomnień. Te pająki to są wspomnienia? A? Okej, chodźcie. Piękne wspomnienie miała. Mieszkać na takim dworku i myśleć o pająkach. Teoretycznie droga nas prowadzi ku górze, ale coś jeszcze tutaj powinno być, skoro... Tam mamy miejsce poszukiwań. Zaraz zobaczymy drugą stronę ogrodu. No i chętnie właśnie przyjrzałbym się ich rozmowie. Może dowiemy się czegoś jeszcze. Olgierd i jego żona wyglądają jakby zamarli w ruchu. I jedno ze wspomnień. Jest zatarte, niekompletne. Musisz je naprawić. Okej, czyli co, popchnąć ich jakoś? Ruszaj się. Okej. W ten sposób ich nie poruszę. No właśnie, to tu jakoś wyglądało. Bukiet kwiatów. Resztki od świętych dekoracji. Kieliszek. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. O, to może jej damy kieliszek. Welon ślubny. No ładnie. Możemy pogadać? Wspomnienie jest zatarte. Okej, to ma... Musisz rozejrzeć się. I odgadnąć, jak je uzupełnić. No pięknie. Coś jej musimy dać do ręki. No to masz kieliszek, wznieście toast. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą. Ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko... Wiem, że to głupie, ale... On tak długo stał pusto, a ja...
Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. Okej, mamy dość... Nie mamy doświadczenia z takimi stworami. O ile te widma małe, to możemy sobie jakoś fajnie tutaj spróbować pokonać. Tak to jedno wielkie jest naprawdę przerażające i potrafi nam zrobić krzywdę. Może jak jego kumpli tu tak potraktujemy mieczem, to się burzy. Okej, ciekawe czy kusza by zadziałała na niego. Trzeba przyznać. No, wezmę kuszę. Albo nie. Oślepimy cię, widmo. A gdzie tam? Szkoda, że nasz miecz jest w nie najlepszym stanie, a chyba też nie mogę go naprawić jako tako. Dobra, już mnie nie ma. Dostaniesz skuszę raz. Wiele mu to nie robi. Co jeszcze na pająki? Były jakieś chyba bajery jakieś. Oleje mieliśmy na te pająki, z tego co pamiętam. O! Ten pająk, zostaw mnie. Zaraz pomyślimy, co możemy na niego wyczarować. O! Nie udało się go tam rozić. Więc tak, na początek jakieś jedzenie, zobaczę olej i zobaczę też, czy możemy nasz miecz srebrny jakoś naprawić. Teoretycznie moglibyśmy użyć olej na insekty, tam jest, który dodaje nam 10% do ataku, ale niestety takiego bajeru nie mamy aktualnie. A jesteś, próbowałem ciebie znaleźć. Może jak dobrze się tutaj rozkręcimy z tym Quenem. No nie, kumpli znowu zawołał. To nie będzie tak źle wcale ta walka. Tym bardziej, że to nie jest żaden boss, skoro nie dali nam jego jakiegoś dodatkowego stanu życia. Dobra, uspokój się. Dogadamy się, przecież pająki nie mogą być takie straszne. A może mogą. Okej. Wiedźminie, czas na mało jedzenie. Teraz tak wyminąć te strzały. I dobić dziada. No nie, to nie jest dobry moment na to, żeby... Darwał nas pajęczak, okej. No to jeden problem z głowy. Medalion drży. To zjawa? Nie. Koszmar. Lęk, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. No to mnie tu ładnie potraktowali. Krasnoludzki spirytus, a mogę się zdrzemnąć w tym świecie? Teraz nie mogę tego zrobić. To niedobrze, ale może jak usunę te pająki. Co tu się kręcą? O! Na szczęście odrobili nam życie, ale chciałbym jeszcze je tutaj zlikwidować w tej okolicy i zaraz się zmierzymy z lękiem. Tylko te widma tu poniszczymy. Też nie mam żadnej pamiątki, chociaż mam pamiątkę, welon ślubny. Okej. Jak wygląda teraz kwestia medytacji? Dalej słabo, czy możemy się dogadać? Nie mogę tego zrobić. No to dobra, w tym świecie nie uda nam się rzemnąć na kolanach, no to lecimy dalej. Gdzie jesteś, koszmarze? Chyba możemy wejść dalej. Co prawda mógłbym się tu pokręcić jeszcze po ogrodzie. Ale... Dobra, nie bądźmy nadgorliwi. Wchodzimy. Dobra, pająki, później się wami zajmę. Jak będę wracał. Cóż dalej? Kolejna historia? Sen o przeszłości. Pewnie też niekompletny. Co tu macie do jedzenia? Strasznie ciemno tu jest. Jeszcze zobaczę ustawienia gamy. Nie, niestety tak to musi być. Wystawny obiad. Chcieli zaimponować gościom. Ale na takie problemy mamy zawsze inny problem. Trzeba było w świece zainwestować, moi drodzy, a nie w obiad. Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. Okej, czyli czego jeszcze tu... Castel Ravello. Scena na obrazie. Ile tu są? Drogie. Okej, no i właśnie, teraz Wiedźmin na dwa głosy poszedł i nie wiem, co powiedział przed momentem. Coś o jakimś obrazie wspominał. Więc może uda nam się to znaleźć. Okej, tam było coś jeszcze do zbadania.
Chyba, że jeszcze raz uda mi się poruszyć tę kwestię. O, to na pewno im się przyda. Nam też zdecydowanie. Gdzieś coś musi być. Mogę kogoś podejrzeć? Trzeba przyznać, że stół konkretny, tylko jakoś ludzi mało. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Okej. Coś nowego mamy. A, o tym obrazie wspominali. Pewnie musimy... czyli tak, które świece się paliły? Być może w ten sposób trzeba podejść do tematu. Czyli przy nich i zaraz za wazonem drugi świecznik. Na pewno takie coś. Ale to jeszcze nie wszystko. Na ożywienie wspomnień. Co tam jeszcze było? Tam siedzieli, tak siedzieli. Po środku wino, tam było rozlane. Tutaj jakieś krzesło odstawione. To wszystko jest tak samo. Kominek się jeszcze pali. A teraz? No właśnie, bo tak tu ciemno było. Może to nam pozwoli rozwiązać zagadkę. I jak teraz? Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś niewyraźna. Nie, nie. Wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Okej, z Olgierdem już raz walczyliśmy, więc mogę zrobić to i drugi raz. Tym bardziej, że teraz znacznie sprawniej to poszło. O, tylko to... Więc chodźmy za nim. Chyba nie jest ten główny Olgierd. Nie podoba mi się to miejsce. No dobra, na piętro. No teraz trzeba przyznać, że zdecydowanie lepiej to wygląda niż przed momentem. Okej, ech ci rodzice. No czasem to tak niestety bywa. Małżeńska sypialnia. O! To chętnie tu A, płaczę, to nie zostanę. Dobra, to jest coś, żeby podnieść, ale zobaczymy za moment. Chyba, że to do otarcia łez. Ręcznik jest poplamiony krwią. To gorzej. Chyba, że to jest ich pierwsza noc poślubna. Dobra. Nic tutaj nie wyczaruje. Zobaczmy, co tutaj widać. Lampka nocna. Knot prawie się wypalił. Coś jeszcze możemy znaleźć, coś też i z tej strony. Zakrwawiony ręcznik, lampka. Jeszcze chwilę. To chyba nie to. Pomyślę, nie będę nic tutaj dawał im. Coś tutaj leży. Książka? Koszula nocna. Koszula nocna. Wygląda na nigdy nie noszoną. Okej. Kolejna interakcja. Wygląda na to, jakby mu zakrwawiony ręcznik to najbardziej mógł się przydać. Ślady krwi. Ktoś najpierw mył tu ręce, a potem wytarł je w tamten ręcznik. No to dajmy mu może... ręcznik czy koszulę nocną? Koszula nocna też by się przydała. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To
plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Okej, czyżby jakieś widmo jeszcze nas miało zaatakować tutaj? Kolejne zatarte wspomnienie. Zobaczmy. Czyli tak, Olgierd musi sobie usiąść, winogrona, dwa jabłka. Namalowała Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Coś jest nie tak z martwą naturą. Tak. A może jej po prostu tutaj brakuje? Macie jakieś... O, psina, ty co się tutaj kręcisz? Byś pomógł chociaż trochę. O, tutaj coś jest. Ale to... Nie, nie, nie gaś. Jak ona namaluje obraz. Są świeże. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Z owocami. Kielich. Kielich. Taki jak na obrazie. Gdzieś powinna być jeszcze jedna rzecz. Zaraz zobaczymy. Gdzie jest ten kielich? Rzeczywiście jest kielich i są owoce. Dobra, dobra. Chyba dostaję na głowę albo po prostu... Wszedłem w tą panią. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Okej, okay, miejsce dla jabłka. No to dla wszystkiego. Najpierw kielich. O kurczę. Kielich chyba był po prawej. Tu? Po prawej, zależy z której strony patrząc. Na środku też coś było. To niech... Może z tej strony. Okej, okay, dla jabłka. W takim razie jabłka były... Właśnie myślałem, że na środku, to może w miejsce kielichów wejdzie, czy kielichu. To idzie tu. Rzeczywiście kielich chyba był tam na środku. No dobra, i to z lewej. Chyba pasuje. Wiedźmin, artysta. Wreszcie. Wszystko jest tak, jak na obrazie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak... Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie! Olgierdzie! Okej, sporo tu namalowała. Gdzieś jakieś inne drzwi się otworzyły. Jak mam stąd wyjść? Okej, okay, tędy. Dostaniesz, upiorze. A jednak nie, uciekł. O, raz już nam przyszło tutaj walczyć. Oj, widzę, że drugi raz. Musimy powtórzyć naszą walkę. Co prawda wtedy z upiorem było trochę trudniej. Teraz to takie przyjemne. O, albo i nieprzyjemne, bo cały czas wychodzą. To zaraz, jak będę miał moment, to odpalę Quena, jeżeli będzie taka potrzeba, bo może to już ostatni. Okej, okay, ale na wszelki wypadek można odpalić. Mamy jakieś pamiątki, żeby wziąć je ze sobą do normalnego świata? Nic tutaj nie ma i tutaj też nie ma. Za to tu mamy przejście. Oj, Olgierdzie, czego tu znowu to brakuje? To pracownia mistrza von Everec. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. To ci sztuka. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Okej, okay, to żeś, Olgierdzie, nie mówiłeś, że tak kombinowałeś. Świece z pszczelego wosku. Czyżby przywołał diabła wtedy? Pakt krwi?
albo o obcych obecnościach. Księga o paktowaniu z demonami. Krew. Pewnie do praktyk magicznych. Okej, okay, jest kawałek kredy. Mamy wszystko, a nie myślałem, że tu książki się kryją. Jeszcze zobaczymy, co tu na obrazie widać. Zimą dwór był naprawdę ponury. Miał swój urok. Czyżby w ten sposób pan Lusterko dostał się do naszego świata? O ile jest z kimś? Bramy tajemnic między światami. Biblioteczka okultysty. O ile jest kimś z innego świata. No dobra, mamy chyba wszystko. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. O. Nie znam się na tym. Wyjdźmy i poczytajmy może w takim razie. Muszę się zastanowić. No, ale trzeba przyznać, że obrazek ładnie wyszedł Wiedźminowi. Gdzie jest ta książka? Książko na końcu, tak? Niestety nie mamy jej oznaczonej, więc może się pojawiła jednak mimo wszystko tutaj. O właśnie. Między światami. Pośród bytów zamieszkujących sfery zewnętrzne, duchy żywiołów należą do najbardziej obcych naturze ludzkiej. Mają one własną rolę i są rozumne, choć nie w takim sensie, w jakim rozumni są ludzie, ale nie sposób przeniknąć ich zamiarów. Z najpotężniejszymi duchami żywiołów, to jest geniuszami, rozmawia się bardzo trudno. Tylko prawdziwi mistrzowie magii posiedli tę sztukę, która wymaga długich studiów i ryzykownych eksperymentów. Jednak nawet najbieglejsi w sztuce magicznej nie potrafią nic więcej niż zmusić geniusza do posłuszeństwa siłom i mimo jego niechęci nakłonić go do wykonania zadania. Mówi się, że czarodziej Stamelford przesunął kiedyś za pomocą Dao górę, która zasłaniała mu widok zwierzy, jednak nawet on nie potrafił nakłonić geniusza do swobody współpracy czy udzielenia rad, bowiem umysły tych istot są dla nas nieprzeniknione. No to nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Pakt krwi, kawałek kredy, może tutaj będzie coś. Okej. Okay. Sprowadzenie przybycza na ten świat wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem, obojętnie czy jest wolnym duchem, czy posiad przeznaczonego mu nosiciela. Przybysz może wyrwać się na wolność i poczynić wielkie spustoszenia. Z tej przyczyny należy sprowadzić go wewnątrz koła i tam uwięzić. Okrąg koła nie może zostać przerwany. Linię trzeba kreślić, pewnie dzierżąc kredem w dłoni, ponieważ linia może zostać zdeptana, bądź to na skutek wypadku, bądź zwodniczych wpływów przybysza, na okręgu trzeba postawić dodatkową barierę w postaci zapalonych świec z pszczelego wosku. Ustanawia one wyraźną i nieprzekraczalną barierę dla przybysza, czyli stawiamy świece na zewnątrz. O to też chodziło. No, Wiedźminie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Okej, okay. Świeczki na okręgu, na wierzchołkach i okręgu. Na środku nie, na wierzchołkach nie. Teoretycznie wystarczyłoby to. To może tak. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Janufeus, soba kamisa jada, soba kamisa aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Przakrew! Okej. Okay. Czyżbym popełnił jakiś błąd? Znajdź drogę ucieczki.
No fajnie, tylko tu wszystko zamknięte. No ładnie, przez ten obraz z powrotem do normalnego świata.